Więc usiądźcie sobie wygodnie. Odprężcie się i zaczniemy od oddechu. Od kilku swobodnych wdechów i wydechów. Po prostu obserwując, jak ten oddech przydarza się swobodnie. Nie musimy tutaj robić niczego specjalnego, w żaden specjalny sposób starać się skupiać naszej uwagi. Jedyne, czego potrzebujemy w tej chwili, to zrelaksować się i pozwolić, by to ciało, to ludzkie doświadczenie po prostu było takie, jakie jest w tej chwili. Razem z wszystkimi naszymi myślami i emocjami. Jest w tym wszystkim coś niezwykłego, gdy zaczynamy rozumieć, że tutaj na poziomie umysłu i na poziomie ludzkich emocji może być w nas jakiegoś rodzaju zaprzeczenie, czy jakiegoś rodzaju zmaganie się z tym doświadczeniem, nieprzyjmowanie go takim, jakie jest, nieakceptowanie go. To jednak na poziomie świadomości, z perspektywy świadomości, którą również jesteśmy w każdej chwili, to wszystko jest już przyjęte. To wszystko jest już zaakceptowane. I to, co możemy odkryć, to właśnie po pierwsze to, że istnieje w ogóle coś takiego jak świadomość, obecność. W której dzieje się każde doświadczenie, która pozostaje nietknięta przez ten świat wrażeń i zmysłów. A po drugie, zanurzyć się w tej obecności. Zanurzyć się w tym, co to oznacza, że jesteś obecnością w tej chwili. I że możesz po prostu zostawić to wszystko. A nawet nie musisz zostawiać, bo ty jako ta obecność po prostu przyjmujesz wszystko w każdej chwili. Łącznie ze swoją zgodą bądź niezgodą na pewne sytuacje. Łącznie z tym, że czasami musisz zareagować w taki czy inny sposób. Z perspektywy świadomości to wszystko jest przyjęte. I to jest niesamowita ulga, jakiej możemy doświadczyć w tym życiu, zanurzając się właśnie w tym, co to oznacza, że jesteśmy obecnością. I powiedzenie, że zanurzamy się w tym, jest w pewien sposób symboliczne, bo tak naprawdę nie musimy nic robić. Jedynie uzmysłowić sobie, że już tym jesteśmy. Więc cokolwiek można by powiedzieć na temat świadomości, czy też obecności,
zawsze pozostanie jedynie słowem, a prawdziwa wartość w tym wszystkim jest taka, że każdy z nas może odkryć to dla siebie. A możemy odkryć to dla siebie na przykład poprzez spojrzenie na to ludzkie doświadczenie i zobaczenie, że tak naprawdę nie jesteśmy tym, nie jesteśmy tylko tym. I chociaż to ciało, to ludzkie ja, te emocje, te myśli są częścią naszego doświadczenia, od której nie możemy uciec, nie możemy się od niej odgrodzić, nie możemy jej zaprzeczyć. Nie możemy postawić granicy, która by nas od tego oddzieliła. To jednocześnie ten cały świat form nie opisuje tego, czym jesteś naprawdę. Ten świat form, myśli, emocji, opowieść o Twoim życiu. To wszystko jest tak naprawdę na chwilę, dłuższą, czasem krótszą. Ale w żaden sposób nie jest to w stanie opisać, zamknąć w ramy tego, czym jesteśmy tak naprawdę, czym Ty jesteś naprawdę. Nie chodzi tu tylko o to, żeby sobie o tym pogadać, ale naprawdę możemy to zauważyć. I nie jest to nic skomplikowanego czy też trudnego. Czasem z perspektywy umysłu, czasem z perspektywy naszego zagubienia w świecie form wydaje się to trudne. I czasem stanowi wyzwanie. To jednak ostatecznie jest to bardzo proste. Jest to bardzo proste, dlatego że jesteśmy tym w każdej chwili. I tylko coś w nas w jakiś sposób dojrzewa do tego, by to zobaczyć. Kiedy siedzisz tutaj teraz i słuchasz tej medytacji, zwróć uwagę na to, że jest ten oddech. I ty jesteś świadomy, świadoma tego oddechu. Odczuwasz w jakiś sposób swoje ciało. Jesteś świadomy, świadoma tego odczuwania. Być może pojawiają się w tobie jakieś reakcje, jakieś myśli na temat tego, co się tutaj dzieje. I również jesteś świadomy, świadoma tych reakcji i tych myśli. Po prostu je widzisz, nawet nie musisz niczego robić. One się pojawiają. Przez chwilę są, po czym znikają. Czasem przyniosą jakieś emocje, jakieś silniejsze reakcje. Ale nawet te silniejsze emocje i reakcje to również coś, czego jesteś świadomy, świadoma. Kiedy słuchasz tych słów, to co słyszysz? Te dźwięki to również jest coś, co pojawiło się w tobie. Twoje ciało oddycha w tej chwili. Nie musisz niczego robić tak naprawdę, żeby ono oddychało.
I ten oddech również jest czymś, czego jesteś świadomy, świadoma. Kiedy pojawia się w tobie pomysł, że chciałbyś bądź chciałabyś, żeby coś się wydarzyło, coś się zadziało, pojawił się jakiś specjalny stan, coś się rozwiązało. To pragnienie, by coś się zadziało, również jest jakiegoś rodzaju energią, która pojawia się w tobie jako świadomości. Czasem jest to zaciekawienie, czasem znudzenie. Jest czas, by pozwolić sobie na to, by niektóre z tych wrażeń w jakiś sposób prowadziły nas w tym życiu, ale jest też moment na to, by zostawić wszystkie z tych wrażeń i pozwolić sobie zobaczyć, co to znaczy, że jestem obecnością, świadomością, której wszystko po prostu się dzieje. A ty możesz to zostawić na chwilę, odpocząć w tym. Cokolwiek się pojawia, jest w porządku. I kiedy pozwalamy sobie osiąść w tym, co oznacza być świadomością, czy to w medytacji, czy w dowolnej chwili w ciągu dnia, to w jakiś sposób to widzenie, to rozpoznanie dojrzewa w nas. Także różne doświadczenia, które przynosi nam życie, różne emocje, które zostają w nas pobudzone, wspomnienia z przeszłości. W coraz bardziej jasny sposób jesteśmy w stanie przyjmować z tą świadomością. Gdzieś pojawia się w nas siła, by przyjmować zarówno te intensywne, piękne doświadczenia, jak i te trudne. Pamiętając siebie, znając siebie. I nie będąc jednocześnie pochłoniętym przez te doświadczenia, a jednocześnie mogąc doznać ich w pełni. I to dojrzewanie również wydarza się w najbardziej odpowiedni dla każdego z nas sposób. Także nie musimy tutaj nic robić ani niczym się martwić. Po prostu pozwolić, by to się działo. I czasem umysł znajdzie wiele powodów, by podważyć to, podważyć słuszność tego, podważyć istotność tego, podważyć prawdziwość tego, co możemy zobaczyć poprzez takie badanie siebie.
to jednak ten umysł w żaden sposób nie jest w stanie nam tego odebrać. Nie jest w stanie nam tego przysłonić. Chociaż przez chwilę może się tak wydawać. Nie jest w stanie nam uniemożliwić tego. Choć czasem potrzebujemy odnaleźć w sobie siłę, by czasem postawić się temu umysłowi. By zaufać bardziej temu, co możemy rozpoznać w sobie jako właśnie świadomość. Docenić to. Ufać temu. I to jest jedna z niezwykłych wartości tego naszego życia. Możliwość odkrycia, że jesteśmy czymś więcej niż tylko to doświadczenie, niż tylko to, co znamy z tego ludzkiego doświadczenia. I więcej nie oznacza tutaj gdzieś tam, gdzieś coś do zdobycia. Ale więcej oznacza tutaj to, co jest nieskończenie wolne, nieskończenie nie do opisania przez jakąkolwiek myśl. Nie do ubrania w jakąkolwiek formę. Choć jednocześnie manifestuje się jako każda z form, której możemy doświadczyć, to jednak samo w sobie pozostaje tą czystą obecnością. Cokolwiek się pojawia, jest w porządku. Cokolwiek się pojawia, ty jesteś już tą świadomością. Bez względu na to, czy wiesz, co zrobić, czy nie wiesz, co zrobić. Czy rozumiesz to, czy nie rozumiesz tego. Zobacz, że nawet doświadczając tego typu stanów, jesteś świadoma, jesteś świadomy tego, co się dzieje. I to jest właśnie ten kierunek, który możemy obrać. Nie poprzez rozwiązywanie tych rzeczy, nie poprzez staranie się zastąpienia jednych myśli innymi myślami, ale poprzez zwrócenie się w kierunku tego, że w każdej chwili jesteś świadomością, jesteś obecnością. Jeśli potrafisz to zobaczyć, przyjmij to i podziękuj temu. Jeśli wydaje ci się, że jeszcze tego nie widzisz, bądź doświadczasz zagubienia, zmieszania, to również przyjmij to i również podziękuj temu doświadczeniu. Bo czasem potrzebujemy przez jakiś czas
doświadczać tego zagubienia, by ostatecznie w pełni zobaczyć, że to wszystko nie jest tym, czym naprawdę jesteśmy. To wszystko, co podsuwa nam nasz umysł. Kiedy w końcu zaczyna się to odsłaniać, staje się to oczywiste dla nas po prostu. I staje się oczywiste bardziej i bardziej. I wraz z tym naturalnie przychodzi więcej spokoju. Naturalnie przychodzi akceptacja. Przychodzi również miłość, która nie jest efektem czegoś, ale wypływa po prostu z natury tego, czym jesteś. Miłość do siebie, miłość do świata. Przychodzi naturalnie zrozumienie. Dziękuję. Jutro również zapraszam Was na 19:30 i w piątek też będzie transmisja, a później zobaczymy. To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest niesamowite, że kiedy mówimy o świadomości, to jest jednocześnie takie proste i jednocześnie gdzieś tak bardzo nam umyka. Jest to proste o tyle, dzięki Damian, jest to proste o tyle, że jest to na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Jest to tak blisko nas, że bardziej się nie da. Nie da się nawet opisać tego, jak bardzo blisko nas jest to, o czym mówimy tutaj. A mimo to nasz umysł i nasze przyzwyczajenia gdzieś sprawiają, że nie jest to dla nas takie oczywiste. Ale jednocześnie ten umysł, te wszystkie wątpliwości, ta cała gra nie jest w stanie w żaden sposób nam tego przysłonić. Doświadczając różnego rodzaju zagubienia, to wszystko w żaden sposób nie jest w stanie oddzielić nas od tego, czym jesteśmy, bo jesteśmy tym,
Cały czas, nawet doświadczając zagubienia, nawet doświadczając niezrozumienia. Więc w tym jest również wartość, przypominają sobie, nawet kiedy wydaje nam się, że jakoś ciężko nam dotrzeć do tego, co to znaczy, że jesteśmy świadomością, to przypominać sobie w takich chwilach, że to przecież jest zawsze, że przecież ja tym jestem. I te wszystkie stany, myśli, emocje są przez chwilę, ale nie będą zawsze. Bez względu na to, jak bardzo prawdziwe się wydają. To z odrobiną zaufania to, czym jesteśmy, odsłoni się dla nas. A jeśli już mamy za sobą tego typu rozpoznanie, to się upomni tak naprawdę. To nie da nam zapomnieć. Życie w jakiś sposób przypomni nam, z tej czy z innej strony, że w każdej chwili jesteśmy tym. I w każdej chwili mamy dostęp do siebie, do miłości, do wolności, do akceptacji. W każdej chwili. Okej. Dziękuję Wam. Dziękuję i zapraszam jutro o 19:30.